Assassin's Creed to seria przygodowych gier akcji z otwartym światem, składająca się z gier wydanych na konsole i komputery. Wszystkie gry umiejscowione są w historycznych wydarzeniach i dziś przedstawiam Wam 10 najciekawszych wydarzeń historycznych, które możemy przeżyć w serii Assassin's Creed. Bitwa o sfakterię Assassin's Creed Odyssey. To 11 część głównej serii Assassin's Creed. Jej poprzednią odsłoną jest Assassin's Creed Origins. Akcja gry dzieje się w 431 roku przed naszą erą w czasach Wielkiej wojny peloponeskiej. W grze gracz wciera się w jednego z dwóch dostępnych bohaterów: Aleksysa lub Kassandrę. Bohater jest greckim najemnikiem. Fabuła składa się z trzech wątków: eliminacji czcicieli, poszukiwania, rodziny bohatera i zabezpieczenia legendarnej Atlantydy. W grze można stoczyć bitwę o Sfakterię, która miała miejsce w 425 roku przed naszą erą. Było to starcie między Atenami a Spartą zakończone zwycięstwem Aten. Ostatnia bitwa Czarno-Prodego, Assassin's Creed 4 Black Flag. Akcja tytułu rozgrywa się na. 18-wiecznych Karaibach, gdzie gracz wciera się w kapitana statku pirackiego kawka Edwarda Jamesa Conwaya. Jest to jedna z najmniej historycznych odsłon, mimo to można było spotkać w grze legendarnego Czarnobrodego a nawet uczestniczyć w jego ostatniej bitwie. Zginął w trakcie potyczki z dwoma okrętami dowodzonymi przez angielskiego porucznika Roberta Maynarda, działającego na polecenie gubernatora Virginii Aleksandra Spotsuda. Nigdy jednak nie udało się złapać około 200 piratów z okrętu Czarnobrodego. Bitwa w Zatoce Cheesepeak Assassin's Creed III stanowi piątą dużą odsłonę w serii Assassin's Creed. Fabuła osadzona jest w świecie rzeczywistym i przedstawia trwający od stuleci konflikt pomiędzy asasynami walczącymi o pokój i wolną wolę, a templariuszami pragnącymi pełnej kontroli. Historia osadzona jest w XVIII wieku w latach 1753-1783. Przed, w trakcie i po wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a jej bohaterem jest będący półAnglikiem Indianin. Jednym z kluczowych wydarzeń gry jest ta rozstrzygająca bitwa morska podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, stoczona u wylotu Zatoki Chesapeake w pobliżu Virginia Capes 5 września 1781 roku. Stronami konfliktu była brytyjska flota pod dowództwem kontradmirała Thomasa Gravesa oraz francuska, dowodzona przez kontradmirała François Paula Markiza. The Grey Stali. Bitwa z taktycznego punktu widzenia nie była rozstrzygnięta, lecz została strategicznie przegrana przez Brytyjczyków. Była to największa porażka Royal Navy na przestrzeni ponad 350 lat dzielących konflikt z hiszpańską armadą i drugą wojną światową. Wielki pożar w nowym Jorku. Zimą 1835 roku duża część starego nowego Jorku została strawiona przez wielki pożar. Strażacy nie są w stanie czerpać wody z zamarzniętych rzek, przez co doszczętnie spłonęło około 700 budynków. Świadkami tego wydarzenia jesteśmy w grze Assassin's Creed 3. Odwiedzając Nowy Jork możemy trafić do zrujnowanej mrocznej dzielnicy. Są to właśnie pozostałości po wielkim pożarze i choć pożar w rzeczywistości miał miejsce później, to został on przeniesiony w realia gry. Być może jest to nawiązanie właśnie do pożaru z XVIII wieku, który nie jest tak dobrze opisany jak ten z 1835 roku. Atak na Bastylię Assassin's Creed Unity spotkała się z mieszanymi reakcjami recenzentów. Akcja gry rozgrywa się w Paryżu w czasach rewolucji francuskiej. Gracz wciela się w obywatela francuskiego imieniu Arno Dorian, członka Bractwa Asasynów. Przybrany ojciec głównego bohatera zostaje zamordowany, a Arno stara się go pomścić i dowiedzieć, kto za tym stoi. Dołącza do zakonu asasynów. Jednym z elementów gry jest atak na Bastylię. 14 lipca 1789 roku, w czasie zamieszek rozpoczynających rewolucję francuską, zamek został zdobyty przez lud paryski i jako symbol ucisku w czasie późniejszym zburzony. Choć samo zdobycie Bastylii trudno uznać za wielki sukces militarny rewolucjonistów. Twierdze bez przekonania broniło 97 żołnierzy weteranów i 72 żołnierzy ze szwajcarskiego pułku. Dzień 14 lipca, jako dzień zdobycia Bastylii, do dziś jest we Francji świętem narodowym i jest co roku hucznie obchodzony. Bitwa o Bunker Hill. Ponownie Assassin's Creed 3. Bitwa Bunker Hill to starcie zbrojne, które miało miejsce 16 czerwca 1775 roku, w czasie oblężenia Bostonu podczas amerykańskiej wojny o niepodległość. Skończyła się brytyjskim zwycięstwem, okupionym jednak znacznymi stratami. Bitwa pod Bunker Hill była dla Brytyjczyków perusowym zwycięstwem. Ich straty wyniosły 226 zabitych i 828 rannych, podczas gdy straty amerykańskie wyniosły 140 zabitych i 270 rannych i 30 wziętych do niewoli. Warren, który poległ w ostatniej fazie bitwy był pierwszym generałem amerykańskim, jaki padł na polu bitwy. Zabójstwo Lincolna. Początkowe sekwencje gry Assassin's Creed 3. Zamach na Abrahama Lincolna to wydarzenie w historii Stanów Zjednoczonych mające miejsce 14 kwietnia 1865 roku w Waszyngtonie. Sprawcą zamachu był aktor John Wakes Booth. O godzinie 11.14 kwietnia Abraham Lincoln przebywał na posiedzeniu gabinetu, na którym podjęto decyzję o powojennej okupacji południa. Wieczorem miał wraz z generałem Grantem i żonami wziąć udział w przedstawieniu w Teatrze Forda. Po drodze Lincoln został zatrzymany w celu łaskawienia żołnierza skazanego za szpiegostwo, przez co para prezydencka spóźniła się na sztukę. W czasie trzeciego aktu morderca zakradł się do niestrzeżonych drzwi i odczekał na moment oklasków, które miały stłumić odgłos strzału. Zabójstwo Aleksandra VI. Assassin's Creed 2 to moja ulubiona odsłona gry, podobnie jak inne gry z serii Assassin's Creed obejmujące biografię Ezio Tidore. Akcja rozgrywa się w latach 1476-1499, 285 lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części gry. W Assassin's Creed 2 ponownie pojawiają się postacie historyczne. Jednym z elementów gry jest zabójstwo Rodrigo Borgia, czyli Aleksandra VI. Po powrocie z podróży 12 sierpnia 1503 roku Aleksander VI i jego syn Cezar zachorowali. Obaj mieli wysoką gorączkę. 6 dni później, 18 sierpnia Cesar Borgia był już niemal zdrowy, jednak jego ojciec zmarł. Zdaniem niektórych współczesnych historyków nie zmarli z przyczyn naturalnych, ale zostali zamordowani i taki właśnie scenariusz zakłada Assassin's Creed. Herbatka bostońska i ponownie Assassin's Creed 3. Herbatka bostońska to protest polityczny mieszkańców Bostonu w ówczesnej kolonii Zatoki Massachusetts przeciwko polityce fiskalnej metropolii. Jeden z wczesnych epizodów rewolucji amerykańskiej, bezpośrednią reakcją brytyjską było zamknięcie portu w Bostonie, co wpłynęło negatywnie na handel w regionie. W dalszej perspektywie akcja doprowadziła do znacznej radykalizacji nastrojów i wywołała dalsze wydarzenia prowadzące do rewolucji amerykańskiej. Oblężenie Masyafu Pierwsze epizody gry Assassin's Creed. Almut. To Górska twierdza powstała w IX wieku, a być może wcześniej z inicjatywy jednego ze władców kraju Dailam. Położona w górach Elburs na południe od Morza Kaspijskiego około 100 km od dzisiejszego teheranu w okresie od. 1990 roku do 1256 roku Almut był ośrodkiem politycznym nizaryckich Ismailitów, zwanych także asasynami. Niektórzy znają Almut przede wszystkim jako siedzibę legendarnego starca z gór. W pobliżu Almutu miał wedle legendy znajdować się słynny ogród rozkoszy, w którym jakoby adepci asasynów mieli zażywać narkotycznych i seksualnych rozkoszy, będących na miastko raju, czekającego ich po udaniu z zakończeniu ich samobójczych misji. Ogród ten nigdy nie był wyłącznie jednym z elementów legendy otaczającej sektę asasynów. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać. Co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję oraz zapraszam Was na kanał Światowa Historia, który lekko zmienia formę, gdyż odcinki nie będą pojawiały się codziennie, będą trochę dłuższe, ale będą się pojawiały raz na kilka dni. Poza tym zaczną pojawiać się odcinki również raz na kilka dni na kanale Inwigilator, tam będzie to forma bardziej improwizowana, taka jaka miała miejsce jeszcze kilka miesięcy temu, ponieważ Inwigilator został chwilowo zawieszony ale powoli biorę się na znawianie tego kanału. Dzięki, trzymajcie się, cześć!